Coraz bliżej do premiery Cudzoziemki. Trochę się cieszymy, a z drugiej strony to już niestety ostatnie nagranie z twórczyniami i twórcami, którzy pracują przy tej produkcji. Dzisiaj moją gościnią jest Agata Rucińska. Cześć Agata. Cześć. Która zajmuje się w Cudzoziemce wideo. Słuchaj, na początku chciałem cię zapytać w ogóle o punkt wyjścia, czyli o Cudzoziemkę, o tekst. Co ty myślisz, jak się dowiedziałeś, że będziecie to robić? Jakie były twoje pierwsze skojarzenia, wiesz, tropy? No przede wszystkim ja słuchałam audiobooka, jak jeździłam do pracy. I pierwsza moja myśl była taka, że bardzo jakiś taki nieznany jest mi ten tekst, w sensie on jest w jakimś, że pomyślałam sobie, że szkoda, że tego wcześniej nie znałam, że jest to taka powieść psychologiczna, bardzo taka głęboko przestudiowana ta psychologia, że byłam zaskoczona w ogóle, bo po prostu jakby z tego okresu nie znałam takiej literatury w jakiejś na polskim gruncie, wydawała mi się taka wyjątkowa po prostu. I jakoś pomyślałam sobie też o postaci kobiecej jakby w tej literaturze, że właśnie jakaś mi się wydawała taka pominięta właśnie ta lektura. W sensie ta książka, lektura w sensie szkolnym, no bo oczywiście jakby przez taki pryzmat szkolny wiem, że ona gdzieś tam chyba funkcjonuje trochę w szkole, ale chyba niekoniecznie, nie zawsze i nie jest ona jakąś taką podstawą. Tak, to prawda. I właśnie byłam aż zaskoczona, że tak dobrze są zbudowane te postaci i tak głęboko przestudiowane i tak jakoś się to zgadza i też jakby ten czas, w którym dzieje się ta powieść, w sensie na przestrzeni jakiego czasu, że te postaci rzeczywiście jakby obserwujemy, że one mogą, ta ich droga jest rozwinięta właśnie w czasie, więc możemy obserwować tę psychologię nie w jakimś danym momencie, czy jakby takiej reakcji na jakieś jedno zdarzenie, ale cały ciąg jakby życia, jak to życie się toczy właśnie w cieniu, czy z jakiejś inspiracji i właściwie tą postacią cudzoziemki, czyli Róży Żabczyńskiej, bohaterki. Jednej z bohaterek, bo nie chcę powiedzieć głównej bohaterki, może Róża by się obraziła, ale myślę, że tych bohaterów takich głównych jest trochę więcej. No właśnie, jak się patrzy na konstrukcję tej książki, to w zasadzie nasuwa się, że to jest dobry materiał na film, może na serial nawet na serial, no ale jesteśmy mimo wszystko jednak w teatrze. Jestem ciekaw, jak właśnie będziecie korzystać z tego medium, którym jest wideo, to zawsze budzi dużo emocji. Nie musisz oczywiście zdradzać nam wszystkiego, ale jakichś takich kilka tropów, w jaki sposób to będzie funkcjonować w przedstawieniu. Wideo będzie, znaczy ja pracuję tak wielotorowo i pracuję robiąc zdjęcia, robiąc wideo i też robiąc obiekty, więc to będzie jakby połączone w tej naszej jakby wideo instalacji, trochę można tak powiedzieć, bo będzie to ruchomy ekran, który będzie się poruszał po scenie, w sensie nie będzie on jakoś bardzo wędrujący, ale będzie miał na pewno dwa miejsca podczas. Będzie to taka tablica, można powiedzieć, że to taka tablica memoriałowa, która bo spotykamy się na, chaotycznie bardzo mówię, tutaj musicie zatrzymać, bo jeszcze nikt nie zdradził, gdzie się spotykamy, więc pozostawiamy to małą tajemnicą. Okej, okay, to będzie taka impresja memoriałowa. Impresja memoriałowa brzmi już, wiesz, bardzo tajemniczo i dobrze, fajnie. Dobrze, i niech to pozostanie impresją memoriałową. Będzie wideo, będzie się składało też właśnie z impresji live, bo będzie kamera live, którą będzie operował jedna z postaci. Więc będzie się to przeplatało też z nagraniami, ale też właśnie ze zdjęciami, które właśnie będą odpowiadały temu tematowi memorialnemu. I tak. Okej.
Super, to brzmi bardzo ciekawie. Jak o tym opowiadasz, to też od razu w głowie bardzo efektownie sobie to wyobrażam, Ja też to więc sobie wyobrażam efektownie. Zobaczymy, jak wyjdzie. mamy nadzieję, że tak będzie. No super, no rzeczywiście gdzieś cudzoziemka się bardzo obraca wokół wspomnień, więc tak jak gdzieś ten taki zastygnięty obraz, no myślę, że to jest bardzo w temacie tej powieści. Okej, to jeszcze na koniec krótkie pytania branżowe. Nikon, Sony, Canon, nie musisz jakby uzasadniać, wybierz jedno albo coś innego. No tak nostalgicznie i blisko serca Olympus, bo to pierwszy Okej. był. A teraz używam Sony. Okej. No i jeszcze pytanie, które każdy dostaje, jedno skojarzenie z Poznaniem. No, ja mam teraz takie skojarzenie, ponieważ mogę trochę się rozwinąć, Oczywiście. bo ja sobie pomyślałam, bo ja lubię ulegać postaciom w spektaklu i w tym spektaklu uległam postaci Róży i pomyślałam sobie, że niewiele mogę zdradzać z tego, co się będzie działo, ale pomyślałam sobie, że ulegnę jej i ulegnę jej smutkowi i takiemu dramatyzmowi. Więc zaczęłam szukać w Poznaniu i przyglądać się Poznaniowi bardzo z bliska i szukać tego smutku w Poznaniu i w kamienicach, w rzeźbach, bo w zdobieniach, w mozaikach, nie wiem, w jakichś różnych naściennych malowidłach, na przykład na rynku. Gdzieś tam odkryłam kościotrupa, zaczęłam się właśnie przyglądać jakby tym, czy jakieś właśnie takie smutne twarze i zaczęłam właśnie widzieć w nich smutek. Poznań mi się kompletnie smutno nie kojarzy, ale kojarzy mi się w ogóle teatralnie, bo chyba pierwszy raz byłam na Malcie w Poznaniu, ale właśnie w tym momencie szukam tego w Poznaniu właśnie, no, dramatyzmu. Super, to jest bardzo nieoczywisty, ale chyba ekstra też ciekawy klucz, żeby jakoś po tym mieście się powłóczyć. Tak, i Może. polecam, i to jest w ogóle, jak, nie wiem, zaczęłam, w ogóle to jest super oglądanie miasta właśnie przez ten pryzmat, że się zaczyna w ogóle oglądać wszystko to, co jest naokoło, ale tak w takich szczegółach i zaczyna się przyglądać tym budynkom, w które kiedyś tak dużo pracy wkładano jakby w każdy ten detal i tego jest bardzo dużo w Poznaniu i jakoś tak się cieszę, że sobie to wymyśliłam. Super. No to cóż, zachęcamy, może i Państwo ruszą takim tropem po Poznaniu, ale ostatecznie trafią do nas na premierę Cudzoziemki w reżyserii Katarzyny Minkowskiej już na początku października. Serdecznie zapraszamy.